nie boję się żadnej walki i podejmuję każdą, to jest taka kwestia, że to trener mnie zawsze wybiera, mój menadżer. Wszystkie pojedynki, z którymi walczę ja, i no, jestem gotowy na każdy pojedynek, który on przez niego przejdzie, zawód przeciwnik mój. No, jak to się zaczęło, to jest te pewnie najciekawsze. To jest po prostu zwykły plakat, byłem zainteresowany w ogóle sztukami walki. No, zawsze byłem mały, no to trzeba było, jak maso nie narobię furory, to trzeba technicznie coś się nauczyć. No i po prostu zwykły plakat zobaczyłem 4 lata temu. Przyszedłem na trening, mieliśmy tam 80 metrów maty. No, przez te 4 lata cały czas pracujemy, rozwijamy się, dosłownie się rozwijamy. Z 80 metrów starej maty zrobiło się 300. Z jednego klubu zrobiły się 3 kluby, Bochnia, Brzesko, Bożyncin. No i cały czas się rozwijamy. Wyławiamy nowe talenty teraz cały czas. MMA się stało popularne, my idziemy z biegiem tego, co się dzieje w świecie MMA cały czas. Worki, wszystko mamy, oprzyrządowanie pełne. No, fight man na pewno nie zginie z dnia na dzień. Wystawiamy naprawdę dużo zawodników amatorskich. Strasznie chcemy, no niekoniecznie pokazywać się, no ale wyławiać tych ludzi, którzy, no tak jak ja, no ja w ogóle nie miałem żadnych zdolności, po prostu ani nie jestem dobry w boksie, nie jestem dobry w Muay Thai, nie jestem dobry w zapasach, po prostu łącząc to wszystko, no, można powiedzieć, że w MMA jestem dobry, dlatego wyławiamy takich jak ja i pokazujemy ich na zawodach przede wszystkim amatorskich, bo to jest najprostsza droga, żeby się pokazać. Tak, no to ja cały czas byłem przygotowany, no co, przegram raz, drugi, trzeci, to mam się załamać, przestać walczyć, to po prostu jest kwestia tego, że się przygotowałem na to psychicznie, no przygotowuję się przed każdym pojedynkiem na porażkę, nokauty zdarzają się w 3 sekundy, no ja po przegranej, no co ja będę, wielce załamywał się czy coś, no nic, no trudno, najwyżej ewentualny rewanż, o ile przeciwnik będzie chciał, a tak to nie będę wielkich odwołań robił i załamywał się, no będę cały czas szedł dalej, nie? O, zbijanie wagi. To, że tam 2 godziny spałem, to nic, bo ja tam już taki organizm mam wyrobiony dosyć. To, że zimno było w Nowym Targu, tam 0-1, to też mi nie przeszkadzało, bo pracuję na budowie, gdzie tam po 7 stopni mrozu i jakoś mi przyzwyczaiłem się. Po prostu zbijanie wagi. Tam miałem 65, zbiłem do 61, potem coś zregenerowałem organizm na tę walkę. No i po tej walce w Nowym Targu miałem 63 kg, wymęczony po walce, po podróży, po wszystkim, no i patrzę na Tomka, Tomek, co robimy? Tomek, no zbijamy, no to zbijamy, no już powiedział, że zbijamy, to jadę z wagą do 6-1. No i przyjechałem na tę profesjonalną ligę do Warszawy, potężnie wykończony tym zbijaniem przede wszystkim i no i zobaczyłem. No jak najszybciej chciałem wygrać, bo czułem, że to długo by nie było tak dobrze, ja bym tak rozpracował na dwie rundy, na 3 rundy. No to choćby był, no to no, nawet ja bym zarobił tam nie wiadomo jakie pieniądze, to na budowie zarobię takie, na pewno większe, bo tam zarobię 3 koła na budowie, 3000, nie? I z tego żyję, no a tak nie wiem jakie stawki są i to, że dostanę jedną walkę, naprawdę mnie nie usatysfakcjonuje, bo ja nie ograniczam się tylko do tego, żeby o, kariera MMA, też muszę mieć coś swojego, swój dom, jakieś swoją działkę, cały chcę pracować, póki jestem, czuję tę moc, no. Nie chcę się wypalić, no to jakoś to będę przemyślewał, żeby też nie przepalić się, nie? Ale póki co czuję, że teraz jest mój czas i chcę go wykorzystać jak najlepiej, nie? Chyba, że dostanę większe oczywiście pieniądze, żeby utrzymać się tylko z MMA, no to zajmę się tylko MMA i będę trenował 2-3 razy dziennie, ale póki co to nie jest możliwe. Wstaję 6 rano, teraz zmieniłem miejsce zamieszkania na Bochnie, nie? Bo wcześniej mieszkałem 40 km, to była też rzeźnia dojeżdżać tam. Jeszcze łączyć to z budową, nie? To tam trenowałem 2 razy, 3 razy w tygodniu i cały czas wygrywałem, nie? To bym powiedział, no moment, załatwię ci mieszkanie, nie? No to spoko, załatwię mi mieszkanie w Bochni. Teraz już staram się być 5 razy w tygodniu na treningu, no i 6 razy na budowie. Teraz to wygląda tak, że wstaję tam gdzieś o 5-6, jadę na budowę, wracam z budowy do mieszkania do Bochni, kąpię się i na trening, no. A Tomek wie, że technik dużo mi nie wchodzi, to moment, siła, walka, kurde, cały czas walka. Tak przygotowuję się bardziej militarnie. To oczywiście też pracuję nad tą techniką, bo już trzeba, no. Ileż można tak siłą, to technikę też robimy, ale to. Tak ścisłej diety nie trzymam, po prostu ja mam taki organizm, że jak trzeba, to wytrzymam 2-3 dni bez jedzenia, bez picia 2 dni.
Po prostu nie trzymam jakiejś konkretnej diety. Może to się zmieni, jak już z poziomem tego sportu, że będę po prostu zarabiał oczywiście większe pieniądze i wtedy zajmę się naprawdę MMA, zajmę się dietą, zajmę się tylko treningami, będę prowadził treningi dla młodych, no to już całkiem się moje życie zmieni, ale póki co te pieniądze naprawdę są niewystarczające z tego MMA, żeby utrzymać się i w ogóle trzymać dietę, żeby w ogóle tylko trenować i w ogóle. No naprawdę strasznie ciężko jest, dlatego pracuję cały czas. No nie wiem, nie żenić się na pewno. Księdzem raczej, no też raczej tak szybko nie jest. Nie, no mieć swój dom, tak już, tak żeby, wiesz, jakby naprawdę coś się stało, jakaś kontuzja czy coś, tak żeby iść do swojego domu, wyciszyć się tak z miesiąc, żeby tak odciąć się całkowicie od wszystkich. Ale to jest taki, to jest właśnie ten cel. To były moje marzenia z dzieciństwa, żeby tak daleko dojść, jak teraz jestem. No i tak nie chcę już, a to UFC, a to Anglia, a to wszystko. No po prostu zobaczymy, jak mi jeszcze pójdą kolejne walki. Jak zacznę przegrywać, no to zabiorę się za pracę i będę dążył cały czas, ale nie chcę od razu z dnia na dzień, o KSW, bo jest ten moment, bo mam 10-0. Dojdę do tego, jak i no będę walczył, nie będę odpuszczał tego, nie? Taki mam plan.